Jankiem Zychem, sołtysem Benic, znamy się kilkanaście lat. Co roku spotykamy się na wystawie, tym bardziej jestem szczęśliwa, że jego 20-letnie marzenie i zabiegi w końcu stały się rzeczywistością. Gratuluję Ci, Janku, serdecznie. Myślę, że to chyba najpiękniejszy prezent na Twoje dzisiejsze urodziny. Brawo! Janek ma dzisiaj urodziny. Miał też imieniny, także po 20 latach ziściło się jego marzenie. Janek, nie płacz. Sukcesu nie byłoby jednak, gdyby nie połączyły się działania i siły rządowe, powiatowe i gminne. Dlatego pozwolę sobie w imieniu Janka powitać i wymienić wszystkie osoby, które przyczyniły się do tego sukcesu. Pięknie. Teraz ja jedno zdanie i potem chwilę sobie tutaj oddechu. Przyzwyczaiłam się. Tak, pięknie. Witam serdecznie. Gospodarza powiatu krotoszyńskiego, pana starostę Stanisława Szczotkę. Pana posła Rzeczpospolitej Polskiej, pana Tomasza Ławniczaka. Radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, panią Joannę Król-Trąbkę. Burmistrza Krotoszyna, pana Franciszka Marszałka. Księdza proboszcza, pana Jarosława Forisia. Wicestarostę powiatu krotoszyńskiego, pana Pawła Radojewskiego, wraz z przewodniczącym panem Julianem Pocztą i zastępcą panią Ireną Rankosiewicz. Asystenta wojewody wielkopolskiego, pana Jarosława Kubiaka.